takim leciutkim truchciku, nie tracimy czasu, krążenia ramion w przód. Delikatnie, dobra, krążymy, obszerne ruchy, bardzo spokojnie. Rozgrzani już troszeczkę, czy nic? Kto biegał? Cześć, jest ok. Dobra, i w tył. 10 krążeń. Dziewięć, dziesięć. Luz. I teraz odmachy poziome. Raz prawa nad lewą, raz lewa nad prawą. Zrobimy około 8 minut rozgrzewki, a potem przejdziemy do takich ćwiczeń wzmacniających, bo mamy zimę, mamy taki czas, że na to właśnie jest miejsce. Dobrze, jeszcze dwa, trzy, dobra. I teraz odmachy pionowe, luźno. To jest takie ABC rozgrzewki, stosujcie na każdym treningu praktycznie. Krążenia, odmachy, to jest podstawa tutaj, żeby się rozgrzać przed szybszym bieganiem, ale też i przed ćwiczeniami wzmacniającymi, gdzie tutaj włączymy trochę górę. Miałem trochę problemów technicznych i trochę późno się włączyłem, ale mam nadzieję, że już wszyscy krążenia barków do przodu. I w tył. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobra. Teraz bardzo delikatnie, bardzo spokojnie. Sprawdzamy pająki w rogach pokoju, czyli w górę, w bok, w tył, głowa i w drugą stronę. Bardzo luźno. Swobodnie. Tak, to jest uruchomienie odcinka szyjnego kręgosłupa. Bardzo fajne ćwiczenie. Ostatnio odkryłem, że rozluźnianie karku bardzo fajnie wpływa na cały kręgosłup. Kiedyś mniej tego robiłem, teraz trochę więcej, jest naprawdę fajnie. Ramiona w bok. Lekki rozkrok. I teraz skrętoskłony, ale bardzo spokojnie do lewej. Wracamy do prawej. Prawa ręka, lewa noga i patrzymy za ręką w górze. Ciach. Jeszcze trzy. A, jeszcze dwa. No niestety chyba będę musiał z tego mikrofonu zrezygnować, bo tutaj mi trochę w ruchu robi psikusy. Jeszcze mu damy szansę. Dobrze. Teraz w lekkim półskipie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I zatrzymujemy się na jednej nodze. Prawa noga w górze u mnie. I znowu. Raz, dwa, trzy. Teraz będzie druga noga. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Lewa. Zastygamy. Trzymamy równowagę. Stoimy na całej stopie. Ła, mi się nie udaje. Dobrze. Prawa ręka, lewa noga, czyli mam lewe kolano w górze, prawą rękę w przodzie, a drugą w tyle. Pokażę boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i zastygamy. Trzymamy stabilizację. A, trzymamy. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Druga noga. O, ja mam tą samą. I jeszcze raz. Zastygamy. No, patrzę, co piszecie. Nic nie piszecie, czyli ok, tak? Ok. Dobra. Teraz pozycja siedząca. I zrobimy takie ćwiczenie, do którego Was namawiam już dawno.
bardzo fajne na rozgrzanie, rozruszanie obręczy biodrowej. W lekkim rozkroku, podpór na ramionach i lewe kolano do prawej pięty i zmiana. I lewa, i prawa. Fajne ćwiczenie rozgrzewkowe, ale też i rozciągające. Tego nawet 10 na nogę. Dzisiaj chcę mi się zmieścić tak 45 minut, bo nie chcę Was też trzymać długo. Każdy jest zapracowany, każdy jest zagoniony. Ja też. Ale te ćwiczenia są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ważne. Polecam je wykonywać regularnie. Przynajmniej dwa razy w tygodniu nawet, szczególnie zimą. I teraz tak. Jedna noga wyprostowana, druga podkruszona do przywodziciela i z użyciem ręcznika. Albo jeżeli jesteśmy super osiągnięci, to możemy bez, ale chodzi mi o to, żeby tutaj plecki były proste, plecy proste i delikatnie, bardzo delikatnie rozciągamy tylną taśmę, napinamy czworogłowy mięsień uda i tutaj za śródstopie bardzo delikatnie, nawet nie pociągamy, tylko trzymamy, czujemy łagodne napięcie tylnej taśmy. Tylna taśma tutaj to jest słaby punkt biegaczy często. Ja teraz od października prowadzimy takie treningi regularne na sali siennickiej. No i tam widać właśnie, że im początkujący bardziej biegacz, tym ta tylna taśma słabsza, dlatego dbamy o nią, ale też łatwo tutaj te postępy idą, jeżeli tego pilnujemy. 25 sekund, nawet do 30, ale bardzo łagodnie, zmiana nogi. To samo na drugą. Tak. Zrobimy teraz takie kilka ćwiczeń tutaj rozciągających, ale też ze stabilizacją. Dobrze. Jeszcze 5 sekund. Dobra. I wracamy do pozycji stojącej. Zrobimy moją ulubioną pozycję biegacza. Fantastyczne ćwiczenie, bardzo skuteczne dla biegaczy też w górach, dla stabilizacji. I tak, co najważniejsze, stoimy na trzech punktach. Pięta, tutaj kości śródstopia od wewnątrz, od zewnątrz, czyli takie trzy punkty podparcia łapiemy. Łapiemy równowagę, tylko i wyłącznie stojąc, odrywając drugą nogę. Góra tutaj, tułów luźniutko. Stoimy, po prostu łapiemy te trzy punkty podparcia. I to jest podstawa, pierwsza rzecz. Tak, udaje nam się stać, bez problemu. Rozluźniamy się. To samo na drugą. Tak. Fajnie. Dobrze. Tylko stoimy. Dobra, to było łatwe. To było A. I teraz znowu stoimy na pierwszej nodze, pierwszej, którą ćwiczyliśmy. I teraz uginamy lekko nogę w kolanie. Tułów pochylony, brzuszek napięty. Delikatny przysiad. I wracamy noga w górę. To się łatwiej robi na twardym podłożu. Ja mam tutaj materac, to jest troszeczkę trudniej. Ale pewnie też sobie nie ułatwiacie. Tak. Bardzo delikatny ten przysiad. I jeszcze raz. Dobrze. Luz. I druga noga to samo. Łapiemy najpierw stabilizację. Łapiemy trzy punkty podparcia. Lewe kolano w górze, prawa ręka w przodzie. Delikatny półprzysiad, noga w tył i ta noga też w tył, nie
na zewnątrz, nie do wewnątrz, tylko równo w tył. To nam daje stabilizację. I brzuch. Napinamy brzuch, ściągamy delikatnie łopatki, łapiemy superpozycję taką biegową, nie tylko biegową, poprawną, ładną, stabilną. Tak, i jeszcze dwa razy. Raz i dwa. Dobrze, świetnie. Przeczytam tylko. Ogląda transmisję, oglądacie, dobra. Super, Mariusz. Dobra, wszystko działa. Następne ćwiczenie. Proste wymachy, nogi w przód, ale wyobrażamy sobie, że pracuje też brzuch. Czyli napinamy mięśnie brzucha, jednocześnie podnosząc nogę w przód. W ugiętą nogę w kolanie. Ja pokażę bokiem. Po prostu wymach. Troszkę wyżej. Troszkę wyżej, ale na pewno pięta nie wyżej niż biodro. Prawa, lewa. I brzuchem. Brzuchem. Tak, jeden, dwa kroki w miejscu i wymach. To jest ćwiczenie. No, czworogłowy pracuje, biodrowo-lędźwiowy mięsień, czyli takie mięśnie, które odpowiadają za podnoszenie nogi w górę, tak? Czyli to, co mamy w bieganiu stale, niezmiennie przez cały czas. I to nam daje super technikę biegu też, ale i siłę, i fajną sylwetkę w trakcie biegu. Brzuch, brzuch, pamiętajcie, brzuch, brzuch. Jeszcze dwa razy. Dobra, rozluźniamy się. Teraz ćwiczenie rozciągające na mięsień czworogłowy uda. Bardzo, bardzo takie popularne, proste. My je zrobimy w połączeniu z tą stabilną pozycją, czyli stoję stabilnie, chwytam zapięte, kolano patrzy w dół, o właśnie tak, tak, bioderko lekko w przód, łopatki ściągnięte, trzymamy pozycję, mamy czuć rozciąganie mięśnia czworogłowego. Jeżeli nam jest trudno, możemy złapać się ściany, możemy złapać się krzesła. Początkujący mogą sobie pomagać. Ważne, żeby też ćwiczyć, rozciągać się, a nie tylko ćwiczyć łapanie równowagi. Ja postaram się bez. Tak. Rozluźniamy się. Druga noga. Łapiemy stabilizację najpierw. Chwytamy. Zapięte. I łopatki delikatnie ściągnięte. Kolano, nogi rozciągane i patrzy w dół. Trzymamy pozycję i rozciągamy. Dobrze. Tak. Luz. Teraz kolejne ćwiczenie, też w pozycji stojącej. Dociągamy kolano do klatki piersiowej. Liczymy do trzech. Raz, dwa, trzy. I robimy wspięcie na palce. Takie chwilowe, dwusekundowe i zmiana nogi. Chwytamy, łapiemy stabilizację, raz, dwa, trzy i wspięcie. Łapiemy stabilizację, raz, dwa, trzy, wspięcie. Łapiemy stabilizację, raz, dwa, trzy, wspięcie. Dobrze. Łapiemy stabilizację, wspięcie. Tak, i jeszcze raz. Pięcie. Spięcie. Dobrze. Teraz takie ćwiczenie. Zachęcam Was, żebyście robili je bardzo regularnie. Też już je pokazywałem niejednokrotnie. Znajdujemy sobie jakąś linię. Ja mam akurat tutaj na materacu, ale może być gdziekolwiek, może być też taka wirtualna. I na środku stopy, na środku dokładnie, dotykamy najpierw palcami, potem piętą w tym samym miejscu. Wolniutko. Coraz szybciej. Ale cały czas. Pięta palce, pięta palce. Uaktywniamy w ten sposób naszą stopę. Aktywna stopa to szybka stopa i szybkie bieganie.
Ale też to jest bardzo dobre ćwiczenie rozgrzewkowe. Teraz jak mamy ślisko, to też warto rozgrzać się w ten sposób przed bieganiem. Druga noga. I tak. Palce, pięta, wyraźnie. Stopa skierowana w dół, palce na siebie. Skierowana w dół, palce na siebie. Najpierw wolno, a potem jak już widzimy, że nie sprawia nam to problemu, to przyspieszamy. Ćwiczymy, ćwiczymy. Dobra, mamy. Rozluźniamy się. Teraz zrobimy takie ćwiczenie, wypady w bok, ale bardzo spokojnie. Ale najpierw rozciągniemy troszeczkę mięśnie przewodziciele ud. Zrobimy to w dwóch fazach. Klęk na kolanie, mniej więcej noga udo skierowane prostopadle w dół. Druga noga odwieziona w bok i teraz napieramy nogą w dół, napinając w ten sposób grupę mięśni wewnętrznych uda, przywodzicieli między innymi i trzymamy. Trzymamy jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźniamy i teraz szerzej. Troszkę szerzej, ale bez przesady, rozciągamy. Tutaj tułów luźny, ale też łopatki delikatnie ściągnięte, brzuch napięty. I trzymamy pozycję, delikatnie rozciągając przewodziciele. Dobrze. Rozluźniamy i teraz na drugą nogę to samo, czyli pierwsza faza. Napieramy stopą całą nogą w dół. Tutaj tułów w miarę wyprostowany. Trzymamy. Dobra. Rozluźniamy. I teraz daleko, dalej pięta, stopa. Można właśnie tutaj ramiona na biodra. I rozciągamy, rozciągamy bardzo delikatnie, bardzo spokojnie. Zimą też jakieś ślisko, to łatwo jest naciągnąć, naderwać czasami nawet mięśnie przewodziciele. Także warto o nie dbać, w ten sposób właśnie o nie dbamy. Dobrze. Wstajemy, rozluźniamy się. I teraz będziemy robić takie delikatne wypady w bok. Jedną stronę, powrót, drugą stronę. Ja też nie wychodzę z kadru, ale ten przysiad nie ma być głęboki. Taki pół przysiadzik w bok. Ramiona mogą być na biodrach, mogą być luźno przed sobą. W momencie wypadu w bok. I znowu. I tutaj też wzmacniamy miednica, nogi. Tutaj wszystko pięknie nam pracuje. Wszystko to pomoże nam być lepszymi biegaczami. Dobrze. Dzisiejszy trening generalnie nie będzie zbyt ciężki. Chcę, żebyście byli regularni, ćwiczyli co tydzień. Mam nadzieję, że co tydzień będziemy się spotykać. I będziemy troszeczkę zwiększać obciążenia. Jeszcze po dwa razy. Dobra, ok. Teraz zrobimy, przedzielając serię, bo to zrobimy jeszcze jedną serię wypadów w bok, zrobimy ćwiczenie na mięśnie brzucha. Bardzo proste. Spokojnie, to nie będzie to łamanie. Tak. Pozycja jest uda, tu mamy kąty proste, między udem a tułowiem również. To jest pozycja wyjściowa, brzuszek napięty, ramiona splecione w koszyczek za głową.
I teraz jedna noga się prostuje, druga zostaje w pozycji i zmiana. Do kąta 45 stopni. Można to tak na fazy podzielić, czyli wracam do pozycji wyjściowej, prostuję jedną nogę. Prostuję jedną nogę. I cały czas, tu co najważniejsze, trzymamy lędźwia wciśnięte w podłoże. Ale tu podniesiona głowa jakby wymusza to. Nie przekraczamy dzisiaj kąta 45 stopni. Kąta 45 stopni, czyli wyprostowana noga, tu mamy kąt 45 stopni. Robimy 7, 10, 12 na nogę. Oj, przyznam się, że nie wiem, ile mamy. Jeszcze 3 razy. Będzie ok. Dobra. OK, wstajemy i ćwiczenie numer 1, czyli wypad bok. Wypad bok wcale nie pogłębiamy, nie idziemy dalej. Wypad bok, wypad bok. Przysiad bok. Spokojnie, luźno. Jeszcze. Tak. Jeszcze 3 razy. Ok, jeszcze. Odjechałem. Ok, w porządku. Wracamy do leżenia tyłem. Leżenie ugięte. I tak. Znowu. Kąty proste i lewa noga. Prosta, prawa noga prosta. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Lewa, prawa. Tak, tak. 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Jeszcze chwila. Dobra, mamy. Tu mamy dwie serie. Pijemy, coś pijemy. Parę łyków napoju. Ja zobaczę, czy coś w tym czasie pisaliście. A, Heniu karne pompki za spóźnienie ma, Heniu Szost. Miło mi, że Heniu dołączyłeś. Mam nadzieję, że też ćwiczysz. Także robimy. Teraz zrobimy ćwiczenie też klasyczne, bardzo łatwe. Na mięśnie grzbietu. I zrobimy je w dwóch wariantach dzisiaj. Najpierw klasycznie, najłatwiej jak można, czyli ładna pozycja, klęk podparty i też wszędzie kąty proste, między ramionami a tułowiem, tutaj nogi tak samo. I teraz tak, lewa ręka do poziomu, tylko do poziomu i prawa noga w tym czasie do poziomu. I łokieć do kolana i wyprost, patrzymy za dłonią, cały czas patrzymy za dłonią. Trzymamy pozycję, ramiona na szerokość barków. Jeżeli Wam trudno, to można ciut szerzej. I stopa nie wyżej niż tułów. Można sobie skontrolować, wolniej to robić. Nie całego teraz nie widać, ale myślę, że znacie to ćwiczenie. 7, 8, 9. Patrzymy za dłonią. Liczymy. Tak, zmiana nogi. I znowu. Patrzymy za dłonią. Patrzymy za dłonią.
w obu pozycjach. Teraz, kiedy kolana się spotyka z łokciem, czyli poprzecznie, tak? Czyli prawa ręka, lewa noga. Ćwiczymy. I hop. I tak. 10, 15 na stronę. No, było dla nas za dużo, tak się zamyśliłem. Przepraszam. W odpoczynku zrobimy ćwiczenie nasze, tak zwane numer 1, czyli skręty tułowia, skręty bioder z dotknięciem kolana podłoża, raz z jednej, raz z drugiej strony. Luźno, spokojnie. No, te ćwiczenia online są fajne, bo na pewno Was mobilizują do pracy. Ja też poćwiczę przy okazji, co nie jest takie wcale oczywiste często. Ale no, nie widzę Was, jak ćwiczycie. To jest ten mankament. Ale będziemy te ćwiczenia utrudniać stopniowo. Będę dużo mówił. Wolno, na razie wolno stawiajcie na dokładność. Nie spieszcie się. Niech to będzie dobre technicznie. Jeszcze raz ćwiczenie tutaj w klęku otwartym. Czyli łapiemy pozycję spokojnie, kontrolujemy, czy mamy wszystko tak, jak należy. Brzuch też tutaj lekko napięty, łopatki lekko ściągnięte w tej pozycji, tak? Czyli nie robimy tutaj kociego grzbietu, tylko łopatki lekko do siebie. Brzuch napięty i moja prawa ręka będzie w przodzie, lewa noga podniesiona, tak? Prawa i lewa noga. Prawa ręka, lewa noga. I kolano do łokcia, dłoń, noga w tył. Tył, ręka w przód, noga w tył. Trzymamy pozycję, trzymamy brzuch cały czas. To jest fajne ćwiczenie i na dwugłowy uda, i na pośladek, i na właśnie brzuch, skośny brzucha. Trzymamy też pozycję. To trzymanie pozycji, wytracanie jej wzmacnia nas. Dobrze. Druga strona. Czyli teraz u mnie lewa noga, lewa ręka w przód, prawa noga w tył i łokieć. Patrzymy za dłonią w przodzie i tutaj też dłoń nie podnosi się ponad tułów i pięta również. Tak. Jeszcze. Jeszcze. Cztery, pięć. Dobra, ok, wystarczy, było dużo. Raz i znowu to samo. O, tu pukam mocno kolanem. Jeszcze. Przygotujcie sobie teraz ręcznik. Zrobimy ćwiczenie, które też już robiliśmy 2 lata temu podczas pierwszej fali pandemii, kiedy ćwiczenia były takie bardzo popularne. Tak, rozluźniamy się, składamy ręcznik. O, ja mam taki, pochwalę się, z Płocka, z półmaratonu Dwóch Mostów. Świetna impreza, jak będziecie kiedyś to mieli ochotę w połowie września pobiec taki trudniejszy bieg na Mazowszu, to serdecznie zapraszam, bo jest naprawdę genialnie. I tak, będziemy mieli pozycję leżenie ugięte. O, przepraszam. Składamy taką, no, na 4 razy, taką kulkę mniej więcej. Ściskamy kolanami. Tutaj
stopy są w takiej odległości mniej więcej jak grubość ręcznika. Leżenie tyłem. I teraz ramiona, będzie mi widać, widać. Ramiona splecione znowu w koszyczek za głową. I pierwsza rzecz. Napinamy delikatnie mięśnie brzucha. Delikatnie. A tu ściskamy ręcznik. Ściskamy. Też nie na siłę, nie z całej siły, ale trzymamy ściska. I cały czas musimy to ściskać. Wtedy uruchamiamy głębokie mięśnie brzucha, miednicy. I teraz tak, podnosimy łopatki, wyrywamy łopatki, ale nie ruszamy brody. Czyli brodę mamy cały czas w tej samej pozycji. Raz, dwa, trzy, opuszczamy. Raz, dwa, trzy, opuszczamy. Trzymamy cały czas ściskanie ręcznika. Raz, dwa, trzy, opuszczamy. Raz, dwa, trzy, opuszczamy. Raz, dwa, trzy, opuszczamy. Możemy sobie złapać taki punkt na suficie jeden i patrzeć na niego cały czas, nie ruszając brody. Ściskamy ręcznik. Raz, dwa, trzy, opuszczamy. Raz, dwa, trzy, opuszczamy. Jeszcze trzy. Raz, dwa, trzy. Mamy, dobra. Przekręcamy się na brzuch. Henio na jednej ręce, pompki, dobra. Da radę, góral. I teraz tak, leżenie przodem. Ręczniczek będziemy przekładać dookoła swojego ciała. Czyli najpierw trzymamy w obu dłoniach i znowu w obu dłoniach. Cały czas krążymy w jedną stronę. Oddychamy. To jest świetne ćwiczenie, żeby uruchomić nasze barki, które przez siedzenie, przez pracę przy komputerze czy pozycję przy biurku nieergonomiczną przykurczamy. Zarówno właśnie tu barki, odcinek szyjny kręgosłupa, piersiowy. I to ćwiczenie naprawdę fajnie działa na to, żeby się usprawnić w tym obszarze. Dobrze, w drugą stronę. Oddychamy luźno. Ten ręcznik może wędrować praktycznie po podłożu. A? Jeszcze cztery. Trzy. I już. Dobrze. Chwilę możemy odpocząć. Raz, dwa, trzy. Luźniutko. Bardzo powoli wstajemy. Spokojnie. Powtarzamy ćwiczenie. Zwijamy znowu sobie ręcznik w kuleczkę. Przyjmujemy pozycję. Kontrolujemy sobie tą pozycję. Czyli ściskamy ręcznik. Stopy na odległość właśnie tutaj ręcznika. Grubości ręcznika, czyli blisko siebie. Brzuch delikatnie napięty, ramiona splecione w koszyczek, broda cały czas, powiedzmy, że na szerokość czterech palców w odległości od mostka. Trzymamy tą pozycję i odrywamy łopatki, napinając brzuch. Ściskamy ręcznik. Raz, dwa, trzy, opuszczamy. Raz, dwa, trzy, opuszczamy. Raz, dwa, trzy, ściskamy ręcznik, 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 opuszczamy. Raz, dwa, trzy, opuszczamy. Raz, dwa, trzy, cały czas ściskamy ręcznik, opuszczamy. Raz, dwa, trzy, ściskamy ręcznik, opuszczamy. Raz, dwa, trzy, ściskamy ręcznik, opuszczamy. I jeszcze dwa. Raz i dwa. Dobra. Mamy. Pięknie. Leżenie przodem. Przekładamy ręcznik nisko nad ziemią. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć,
7, 8, 9 i 10. Dobra. Mamy. Znowu łyczek picia, chwilę odpoczynku. Jak jest? Ciężko? Ciężko? Lekowe ćwiczenia pewnie. Lekkie. Nie silmy się na takie ćwiczenia na maksa. Dobrze technicznie, a tutaj też w sile takiej stabilizacji, szczególnie tej stabilizacji naszego tułowia, ćwiczenia głębokich mięśni, liczy się systematyczność. Nie musi być mocno, właśnie nie może być nawet mocno, ma być trudno, ale znośnie, ale powtarzane regularnie. Wcale nie musi być długo, wystarczy czasami 20 minut ćwiczeń. Na przykład ja na świetnie, najlepiej na mnie działają takie ćwiczenia przed treningiem, przed bieganiem. Chwila rozgrzewki takiej w ruchu albo na rowerze nawet stacjonarnym, około tam 8 minut kręcenia lekkiego, 20 minut ćwiczeń, idę biegać, biegam się genialnie, a robię stabilizację. I to często 3 razy w tygodniu, nawet 4. Dobrze, ćwiczymy, zrobimy teraz takie ćwiczenie tutaj na boczną taśmę. Leżenie bokiem, ale żeby ładnie leżeć bokiem, to może pokażę to jak ręka pod kątem 45 stopni do tułownia, kładziemy głowę, a druga ręka w ten sposób postawiona, no tak, podnosimy ją w górę, obracamy dłoń i stawiamy, czyli dłoń, palce na siebie i teraz 20 ruchów nogą. 3 w górę, 4, 5, 6. To jest ćwiczenie bardzo proste, ale w swojej prostocie genialne. Ktoś, kto ma problemy z biodrami, też z powięzią boczną, to często tutaj lekkie ćwiczenia, właśnie mobilizujące boczną taśmę, genialnie pomagają unikać problemów kontuzji. Ja wyleczyłem w zeszłym roku taką kontuzję, która się ciągnęła za mną 3 lata tym właśnie ćwiczeniem, tym prostym ćwiczeniem, naprawdę banalnie prostym, ale tych ćwiczeń właśnie tu na grupę boczną uda wykonujemy bardzo mało i to biegacze bardzo mało tutaj angażują tą grupę mięśniową, dlatego trzeba to robić. Teraz zrobimy to w prostej formie, tej najprostszej, ale będziemy na kolejnych treningach troszeczkę sobie utrudniać zadanie. Teraz będzie się to Wam wydawało bardzo proste, ale tak to ma być. 7, 8. Jeżeli już... teraz pomyliłem liczenie. Za dużo gadam. Dobra, rozluźniamy się. W przerwie przepleciemy to ćwiczenie wzmacnianiem mięśni dwugłowych ud. Dzisiaj zrobimy je naprawdę w łatwej formie. Tutaj będą nie tylko będziemy ćwiczyć dwugłowy ud, ale głównie będą tutaj zaangażowane. Nogi ugięte, kąt mniej więcej tutaj 90 stopni między udem a podłudziem. Stopy całe leżą na podłożu, dłonie w bok, głowa tym razem leży na podłożu. I teraz najpierw w pierwszej pozycji wciskamy delikatnie lędźwia w podłoże, tak? Czyli normalnie leżąc one są troszeczkę oderwane, to tutaj musimy sobie skontrolować, że wciskamy lędźwia w podłoże, czyli tak nie możemy dłoni włożyć, tak? Nie ma takiej opcji i to jest jeden, a dwa to jest wznos biodra z jednoczesnym napięciem pośladków. 3 sekundy, opuszczamy i znowu najpierw lędźwia i do góry, raz, dwa, trzy. Opuszczamy. I znowu lędźwia i w górę. Opuszczamy. Lędźwia w górę. Pośladki napinamy. I w dół. Lędźwia w górę. I w dół. W dół. Lędźwia w górę. 3 sekundy. W dół. Lędźwia w górę. O, się odpięło? Nie. W dół, lędźwia, w górę, w dół, odcinek lędźwiowy i w górę, pośladki, lędźwia, pośladki,
Tutaj linia, nie podnosimy biodra wyżej niż linia ust i tułowia. Opuszczamy lędźwia w górę. Tu, lędźwia w górę. W dół, lędźwia w górę. W dół, lędźwia w górę. Pośladki. W dół, lędźwia w górę. W dół, lędźwia w górę. W dół, lędźwia w górę. Mamy. OK. Powtarzamy ćwiczenie w leżeniu bokiem. Czyli tak, pozycja. Tutaj leżenie bokiem, tak, żeby nas nie przechylało ani w tył, ani w przód. To po to jest tutaj ta właśnie ręka odwrócona. Głowę możemy położyć na dłoni i 20 ruchów. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Takie tempo mniej więcej, licząc do trzech. Tak, jeszcze tylko mamy 3 minutki. Może jakieś 2 minuty przeciągniemy, bo troszkę się tam rozpędzaliśmy na początku, ale nie chcę Was trzymać długo. Już jest późno. Zjedzcie po treningu, napijcie się najpierw oczywiście, potem zjedzcie pełnowartościowy posiłek, żeby wyciągnąć, no i o tej porze już taki raczej lekki. Jeszcze 8. Dobra, mamy. I dwugłowy. Dwugłowe. I tak, znowu powtarzam. Tu 45 stopni. Całe stopy leżą na podłożu. Dłonie obok. Brzuch lekko też tutaj ma być napięty cały czas, ale minimalnie. I tak, lędźwia w podłoże. W górę, pośladki napinamy. I w dół, lędźwia, pośladki. 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 Lędźwia, pośladki. Skontrolujcie sobie. Tutaj dwugłowe ud naprawdę pracują bardzo mocno. Szczególnie jak chcecie biegać w butach z karbonem, to musicie pracować nad dwugłowymi. One są zaangażowane dużo bardziej podczas biegania właśnie w butach z płytką karbonową niż jeżeli biegamy w klasycznym obuwiu. Także tu trzeba dbać o całą tylną taśmę, też ona musi być elastyczna, czyli rozciąganie i wzmacnianie. Być elastyczna i silna. Lędźwia, pośladki. Lędźwia, pośladki. W dół, lędźwia, pośladki. W dół, lędźwia, pośladki. No, lędźwia, pośladki. No, lędźwia, pośladki. A, okej. Okay. Mamy już 30, ale jeszcze chwileczkę. Teraz zrobimy kilka takich ćwiczeń relaksujących. Można złapać łyka picia. Pozdrawiam, pozdrawiam. No, oglądacie. Nic nie piszecie, co raczej słychać. I tak, siadamy sobie teraz na napiętach, bardzo luźno. I teraz tak, tutaj góra też swobodnie. Wsunę się, żeby mi było widać. I teraz leżenie. Staramy się sięgnąć daleko. Rozciągamy tutaj, rozluźniamy mięśnie grzbietu. Ja to ćwiczenie lubię robić rano po przebudzeniu, jako taki rozruch. Genialnie się po tym czuję. Oddychamy miarowo, luźno. I teraz przechodzimy takimi małymi kroczkami dłoni w bok. Rozciągamy tułów.
I wracamy do pozycji środkowej. Troszkę dłońmi sięgamy dalej, czyli pogłębiamy tutaj, ale cały czas siedzimy na piętach i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. I jeszcze raz to samo. Do środka, troszkę dalej. Luźno oddychamy. W trakcie wydechu można troszeczkę pogłębić i znowu idziemy w bok. I w przód. I w bok. Dobrze. Teraz przechodzimy do podporu tego właśnie, tego, który już ćwiczyliśmy, czyli stabilnie na dłoniach i na kolanach i na stopach. I teraz lekki taki kocik grzbiet. Taki bardzo leciutki. Raz, dwa, trzy. Opuszczamy. 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 I teraz jeszcze ostatnie. Taka poczka, kobra, różnie to nazywają. Dłonie na wysokości klatki piersiowej, położone na podłożu. I teraz będziemy podnosić tułów, ale nie odrywamy pępka od maty, od podłogi. Patrzymy w górę, w przód. Raz, dwa, trzy. Opuszczamy. Raz, dwa, trzy. Opuszczamy. Tej wiodze podnosi się stopy. My nie musimy. Opuszczamy. Trzymamy pępek przy podłożu. Można, to zależy wszystko od poziomu rozciągnięcia, ale my tutaj robimy to ćwiczenie jako relaks. Nie musi być przesadnie mocno. Raz, dwa, trzy. Opuszczamy. Raz, dwa, trzy. Opuszczamy. I jeszcze raz. I już. Dobrze. Słuchajcie, dziękuję Wam za wspólny trening. Powtórzcie go może za 3 dni. Trzymajcie się. Cześć.